Cześć, 235 odcinek Futsalu w Krakowie, ale to pierwszy odcinek w tym roku, pierwszy odcinek w 2024 roku, w którym już możemy powiedzieć, że znamy nowego mistrza Nowogródzko-Nowatorskiej Ligi Futsalu. Mowa tutaj oczywiście o ekipie Brotermu, która przypieczętowała sobie tytuł mistrzowski, wygrywając w 13 kolejce spotkanie z Enchą. Brotherm ma również szansę na to, by zdobyć dublet, bowiem wygrał półfinałowe spotkanie w Pucharu Ligi i za 2 tygodnie zagra w meczu finałowym. A teraz zobaczmy, jak do tego wszystko doszło. Rozpoczynamy od omówienia spotkań pucharowych. Rozpoczynamy od pierwszego półfinału, od starcia MK Teamu z Iglomenem. Rozpoczęło się od zmasowanych ataków Iglomenu. Próbował Michał Ścieżka, tutaj w odpowiedzi mieliśmy akcję również Macieja Szubartowskiego. Potem mamy kolejne akcje Iglomenu. Kacper Półtorak solidnie przetestował Macieja Stolarskiego. A potem gracze Iglomenu cały czas byli w natarciu. Tutaj mamy dwie próby Kamila Klęka, ale cały czas wynik był bezbramkowy. Kolejna sytuacja to uderzenie Michała Ścieżki, który naprawdę był w gazie. Poszła z tego bardzo groźna kontra, po której na strzał zdecydował się Radłowski, ale przytomnie zablokował go Jarek Klęk. W minucie 10 mamy rzut rożny, bardzo ciekawie rozegrany, dopada do piłki Maciej Szubartowski i robi się 1-0 dla MK Teamu. Co ciekawe, MK Team ma natychmiast dwie sytuacje, by podwyższyć swoje prowadzenie. Tutaj strzał Karasia obronił Tatar, natomiast po chwili Karaś po raz drugi przetestował czujność Tatara i po raz drugi Tatar był lepszy, a po chwili Michał Ścieżka zatańczył z Maciejem Szubartowskim, 3 razy oszukując swojego rywala i doprowadził do remisu. Fenomenalna indywidualna akcja tego zawodnika. To nie koniec popisów Michała Ścieżki, bowiem już po chwili Michał Ścieżka trafia do sieci po raz drugi. Iglomen poczuł krew, Iglomen wyczuł to, że MK Team chciał błyskawicznie wyrównać. Tutaj swoją szansę miał Kacper Półtorak, ale piłka minęła lewy słupek bramki. Ale od czego jest Michał Ścieżka, który w minucie 16 korzysta z podania Kamila Klęka i robi się 1-3. Gracze MK Teamu próbują kontrować, tutaj strata Suchana, która niewiele brakowała, skończyłaby się golem Karasia. A już w drugiej połowie mamy kolejne ciekawe sytuacje. W minucie 22 Ścieżka fantastycznie podaje w tempo do Kacpra Półtoraka i jest 1-4, a sytuacja MK Teamu zaczyna się coraz bardziej komplikować, mimo że gracze MK Teamu oczywiście cały czas próbują. Tutaj uderzenie Radłowskiego dobitka Kaczmarczyka, ale wynik się nie zmienia. W odpowiedzi mamy szybki wypad Kamila Klęka, który minął bramkarza, ale go strzał z linii bramkowej wybił Rafał Gruchała. Potem kolejne akcje drużyny fioletowych. Przed szansą Maciej Szubartowski, ale bez bramki. A w minucie 26 fenomenalne uderzenie Jarka Klęka i robi się 1-5 i powoli wydaje się jasne, kto awansuje do finału. MK Team nie składał broni, ale mogło być nawet po chwili 1-6, kiedy w fenomenalnej sytuacji spudłował Mariusz Stanula. Wydaje się, że można było to trochę szybciej zagrać, a błyskawicznie się to zemściło. Szubartowski do Karasia, zwrotka i pustak, jest 2-5, a już na 2 minuty przed końcem, po wycofaniu bramkarza, Dominik Karaś decyduje się na uderzenie, grając lotnego bramkarza, i mamy 3-5, i zapachniało nam tutaj jakąś szaloną końcówką, ale zdecydowanie inne zdanie mieli gracze Iglomena. Daniel Suchan trafia w minucie 39 i jest 3-6. Nie można oczywiście odmówić ambicji graczom MK Teamu, którzy cały czas próbowali. Mamy jeszcze w ostatniej minucie przedłużony rzut karny. Do piłki podchodzi Kamil Radłowski, ale Tatar w znakomitym stylu przenosi piłkę nad poprzeczką. A w ostatniej minucie, w ostatnich sekundach już
Maciej Szubartowski wykorzystuje podanie Dominika Karasia i strzela bramkę na 4-6 i takim też wynikiem kończy się to spotkanie. Warto jednakże dodać, że ta trzecia bramka Macieja Szubartowskiego była jego 150. pucharowym trafieniem i oczywiście tą granicę osiągnął jako pierwszy w historii, ale nie zmienia to faktu, że w finale wystąpi Iglomen i Rodzinne Restauracje, które będą miały szansę obronić Puchar Ligi, bowiem Iglomen i Rodzinne Restauracje wygrały Puchar Ligi również w poprzedniej edycji. W drugim półfinale mierzyły się ekipy liderów Dywizji A i Dywizji B. To już było po meczu ligowym Brotermu, więc wiadomo było, że Broterm jest już mistrzem. Ale Broterm, tak jak wspominałem, ma szansę na dublet. Od pierwszych minut Broterm starał się przycisnąć rywala. Tutaj widzimy uderzenie Stańczyka. A w minucie szóstej mamy otwarcie wyniku, kiedy to Daniel Klim pokonuje Śliwę i jest 1-0. Gracze ze Słomnik próbują doprowadzić do wyrównania. Bardzo dobra akcja Kłosińskiego, ale bramki nie było. A w odpowiedzi mamy soczyste uderzenie Rajcy. A już po chwili Broterm po raz kolejny jest w polu karnym rywala, ale fatalnie chybia Daniel Klim. Po chwili kolejne ataki ekipy Brotermu próbuje Szymon Burkat, ale nie trafia. A w minucie 10 mamy podwyższenie wyniku. Burkat do Klima, ten w zasadzie nastrzela Michała Świątka i jest 1-1. Gracze Trivium Słomniki Warriors próbowali szybko dopaść kontakt. Niewiele brakło, a to trafienie koniecznego trafiłoby do siatki, ale znakomicie bronił Budzyń. Potem mamy sytuację Brotermu, uderzenie z dystansu, piękne uderzenie Konrada Stańczyka, jeszcze piękniejsza obrona Śliwy. A już w minucie 15 znakomity odbiór Gugały, który wali prosto pod ladę. Fenomenalne uderzenie tego gracza jest 2-1. Niewiele brakło, a mielibyśmy 2-2, bowiem solidnie przetestował czujność bramkarza Kamil Łakomy, ale jeszcze przed przerwą zdążyło się to zemścić. Klim z ostrego końca, z ostrego kąta wali tuż przy słupku, jest 3-1. A w drugiej połowie bardzo szybko mogliśmy mieć podwyższenie wyniku, bowiem prawą stroną murwał się Świątek, ale minimalnie chybił. W odpowiedzi mieliśmy wysoki pressing Słowniczan, który się opłacił. Strzał koniecznego jednakże obroniony. A w minucie 26 mamy drugą bramkę kontaktową. Znakomita indywidualna akcja Ciszewskiego, który puścił takiego szczura, ale szczur trafił do celu i było 3-2. A w minucie 27 mamy chyba jedną z najbardziej pechowych sytuacji w tym sezonie. Podwójny rykoszet i Kamil Łakomy pokonuje swojego golkipera. Robi się 4-2, a błyskawicznie gracze Brotermu dobijają rywala. Kapusta do Rajcy jest 5-2. Nie minęło 30 sekund, a mamy kolejną bramkę. Tym razem Burkat dogrywa piłkę do Świątka, ten ją wystawia Klimowi i jest 6-2. Miało się okazać, że mimo 12 minut do końca bramek więcej nie oglądaliśmy, choć obydwie drużyny próbowały. Tutaj widzimy strzał Macieja Piwowarczyka, który chyba tutaj mógł zdecydowanie lepiej się zachować i podać. Potem próbował swoich sił Adam Tarko wraz z Koniecznym, ale piłka do siatki nie wpadła. W kolejnej akcji, w której już dało się widzieć lekkie znużenie bronieniem, Tarkop też próbował, poszła z tego kontra, ale Klim nie zdołał oddać celnego strzału. A już w samej końcówce mieliśmy znakomitą sytuację na podwyższenie wyniku, czyli przedłużony rzut karny, egzekwował go Szymon Burkat, ale uderzenie obronił Śliwa, jednakże nie zmieniło to faktu, że do finału awansowała drużyna Brotermu, w którym zmierzy się z graczami Iglomena i Rodzinnych Restauracji. Naprawdę finał zapowiada się pasjonująco. A teraz przejdźmy do pojedynków ligowych. Rozpoczynamy od starcia Brotermu z NH. NH potrzebuje dramatycznie punktów, by się utrzymać.
No i trochę dlatego na szczelaninę przyszła z nożem, mianowicie w bardzo okrojonym składzie, ale mimo to zaczęło się od dobrych sytuacji dla Enchy. Tutaj widzimy podwójne uderzenie Kopcia, ale bramka nie padła. Padła natomiast w 6 minucie, kiedy lewą stroną Stawiarski zagrał do Rafała, a ten wystawił piłkę Urbanowiczowi i mieliśmy prowadzenie zębatek. Błyskawicznie Broter mógł doprowadzić do wyrównania, ale nie do końca zrobił to, co chciał z piłką Klim, a po chwili z dystansu uderzał Rajca, ale jeszcze tym razem Kisiel nie dał mu się pokonać. Potem mamy dwie sytuacje Enchy, tutaj światłem potężnie, najpierw broni Budzyń, potem w słupek, potem z kolei kontra graczy Brotermu. Stańczyk zagrywa do Świątka, ale ten nie trafia czysto w piłkę. Jednakże w 10 minucie Świątek już doprowadza do remisu, dopada do za daleko wypuszczonej piłki i uderza lewą nogą. Mamy remis, a 2 minuty później mamy już prowadzenie Brotermu. Piłkę przed polem karnym dostaje Rajca i tym razem nikt nie ma nic do powiedzenia. Robi się 2 do 1. Enka w pierwszej połowie grała naprawdę bardzo dobry futsal. Miała dobrą sytuację, by wyrównać po tym, jak uderzał Stawiarski. Następnie mieliśmy sytuację Brotermu, kiedy to Kapusta został zablokowany przez Warszyckiego. A w odpowiedzi naprawdę kolejna bardzo dobra akcja. Urbanowicz trafia w oba słupki w jednej akcji. I trochę się tutaj upiekło Brotermowi, ale już po chwili mogło być 3 do 1, kiedy uderzał Klim. Tuż przed przerwą mamy jeszcze dwie bramki. Na początku światło nie zatańczył z Warszyckim i wkręcił go w parkiet, a następnie podwyższył wynik tego spotkania. A potem pokaz tańca pokazał Dawid Urbanowicz, który strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu i na przerwę schodziliśmy z wynikiem 3 do 2. W drugiej połowie stroną dominującą była ekipa Brotermu. Ten kolejny taniec z piłką Świątka, ale Kisiel nie dał się pokonać. W minucie 25 mamy podwyższenie wyniku. Kapusta bardzo przytomnie wypaczył Stańczyka, ten uderza idealnie po długim słupku, robi się 4 do 2. A potem mamy już zdecydowaną dominację Brotermu. Enka czekała na kontrę, ale to Brotem stwarzał sobie lepsze sytuacje, tak jak chociażby teraz, kiedy próbował Burkat, czy w kolejnej sytuacji, kiedy szansę miał Świątek, a potem Konrad Stańczyk. Kolejna bramka padła dopiero w minucie 37. Straty Warszawskiego wykorzystał Burkat, który dograł piłkę, który uderzał, a piłkę dobił Klim. I jeszcze w samej końcówce mieliśmy bramkę numer 6 dla Brotermu. Tym razem podaje Klim, bramka Świątka jest 6 do 2. NH do końca próbowała walczyć o kolejne bramki. Miała ku temu dwie bardzo dobre sytuacje. Tutaj pierwsza z nich, znakomicie szedł Damian Światłoń, ale go strzał obroniony przez Budzyna. A potem mamy sytuację Tomasza Kopcia, który musiał strzelać z dalsza niż by chciał. Nie zmieniło to faktu, że Brotem wygrał 6 do 2, zapewnił sobie mistrzostwo NHS dalej w strefie spadkowej, ale z szansami jeszcze na utrzymanie. Kolejny mecz to był pojedynek Iglomenu Rodzinnych Restauracji z MK Teamem, czyli rewanż za półfinał Pucharu Ligi z rozegrany dzień wcześniej. I ten mecz miał zdecydowanie bardziej wyrównany przebieg niż miało to miejsce w Pucharze Ligi. Dla MK Teamu było to szalenie ważne spotkanie z tego względu, że nie mógł przegrać, by zapewnić sobie srebrny medal. Natomiast Iglomen musiał wygrać, by zapewnić sobie szansę, by mieć dalej szansę na walkę o brązowy medal. Pierwszą bramkę zobaczyłeś dopiero w 9 minucie, kiedy Szubartowski zagrał na pustaka do Karasia, ale już błyskawicznie, bo po minucie Daniel Suchan odpowiedział, było 1 do 1, a potem Kamil Klęk podwyższył i Iglomen prowadził 2 do 1. Jednakże pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym po bramce Gruchały, a w drugiej połowie na prowadzenie wyszli gracze MK Teamu.
po bramce Radłowskiego z 22 minuty. I potem mieliśmy kolejną wymianę ciosów, bowiem najpierw trafił Stanula, a potem odpowiedział Szubartowski w minucie 26. Kiedy w minucie 30 podwyższył Radłowski, wydawało się, że MK Team mający dwie bramki zapasu, prowadzący 5-3, zrewanżuje się w pełni za porażkę w półfinale Pucharu Ligi, to w końcówce znakomitej strony pokazał się Daniel Suchan. Na początku asystował przy bramce Kamila Klęka, a w samej końcówce indywidualną akcją doprowadził do wyrównania. Iglomen Rodzina Restauracje zremisowały z MK Teamem 5-5, ale nie zmieniło to faktu, że Iglomen stracił szansę na podium w tym sezonie, MK Team zapewniło sobie brązowy medal. Srebrny medal. W kolejnym meczu mieliśmy pojedynek Dragonów z Boanerges. Dragony wobec porażki Enchy, jeżeli by ten mecz wygrały, zapewniłyby sobie utrzymanie i równocześnie zdegradowałyby Enchy oraz Dream Team. Jednakże mecz z Boanerges, które po dosyć kiepskim początku sezonu zalicza naprawdę prawdziwy renesans formy, miał zdecydowanie jednostronny przebieg. Po pierwszej połowie było 2-0 dla Boanerges po bramkach Szymona Kluzy i Konrada Łęckiego. W drugiej Szymon Kluza podwyższył w 23 minucie na 3-0. Dragony próbowały, ale musiały coraz bardziej się odkrywać i ostatnie 8 minut to futsalowe dożynki. Po dwie bramki strzelają Szymon Kluza oraz Krystian Braciszewicz, dokłada swojego gola również Mateusz Świerat. I ostatecznie Boanerges pokonują Dragony 8-0. Dragony dalej niepewne są utrzymania, natomiast Boanerges walczy o brązowy medal i będzie miało pole position, o czym później. W ostatnim spotkaniu mieliśmy pojedynek Dream Teamu i Legionu. Dream Team musiał to spotkanie wygrać, by jeszcze liczyć się w walce o utrzymanie. Legion musiał to spotkanie wygrać, by liczyć się w walce o brązowy medal. Nie dało się ukryć, że to właśnie Ukraińcy byli stroną dominującą. Na początku spływał Sadowej, ale poszła z tego kontra, którą w swoim stylu zamienił na bramkę Paweł Cholewicki. W czwartej minucie Dream Team objął prowadzenie 1-0. Gracze Legionu atakowali raz za razem. Tutaj próbował Skoryk, potem do piłki dopadł Ilija Turow, który w swoim stylu fantastycznie zbił rywala, ale jego strzał był niecelny. Czegoś nie dało już powiedzieć o jego uderzeniu z minuty 15. Bardzo trudna sytuacja, ale uderzenie piekielnie mocne przełamało ręce Szali i mieliśmy remis. A z kolei gracze Dream Teamu mogli doprowadzić do remisu. Tutaj widzimy próbę Lisa. Po chwili, już w drugiej połowie, przed szansą stanął Paweł Cholewicki, który próbował dwa razy pokonać Krawieca i dwa razy mu się to nie udało. A w 24 minucie ze znakomitej strony pokazał się wracający po przymusowej absencji Dmitro Nazarow, który dał pierwsze prowadzenie Legionowi w tym meczu, a już po chwili było 3-1, kiedy uderzył z dystansu Żenia Skoryk i Legion prowadził 3-1. Gracze Drinków nie mieli zamiaru być statystami w tym meczu i po tym genialnym uderzeniu Adama Żaby zrobiło się 3-2. Ale Legion kontrolował ten mecz. W 28 minucie mamy szybką kontrę, 2-1. Onipko podaje do Tretiaka i jest 2-4. A po chwili mogło być jeszcze lepiej, bowiem czujność Szali przetestował Dima Nazarow. A po chwili, po rzucie rożnym, uderza Tański. Do odbitej piłki dopada kapitan Legionu, czyli Siergi Bahri. I mamy 2-5. Gracze Drink Teamu próbowali swoich sił. Swoją szansę miał Marcin Włodarz, ale Krawiec był na posterunku. W odpowiedzi z dobrej strony pokazał się Olek Sadowej, który tym uderzeniem trafił w słupek. A jeszcze w samej końcówce mieliśmy sytuację Pawła Cholewickiego, który... Krzyśka Cholewickiego, który jednak nie trafił w bramkę i Dream Team przegrał 2-5 z Regionem i po raz kolejny spadł do dywizji B. Jeszcze raz komplet wyników tej serii spotkań. Broterm pokonuje NH 6-2, Iglomen i Rodzina Restauracje dzielą się punktami z MK Teamem po meczu zakończonym remisem 5-5. Dragony ulegają Boanerges 0-8, a Dream Team przegrywa z Regionem 2-1.
do 5. I jeszcze wyniki półfinałów Pucharu Ligi. MK Team przegrywa z Iglomenem Wiedźminem z relacjami 4-6, a Brotherm ogrywa Trivium Słoniki Warriors 6-2. I piątka 13 kolejki. Mamy tutaj dwóch graczy Boanerges w bramce: Bartosza Dybałę po raz drugi w piątce kolejki oraz Szymona Kluze po raz trzeci w piątej kolejki, który za swój świetny występ przeciwko Dragonom zostaje graczem kolejki. Po raz pierwszy w tym sezonie w piątej kolejki widzimy Dimę Nazarowa, po raz drugi Daniela Suchana z Iglomena Rodzinnych Restauracji, a po raz piąty Damiana Świątka z Brotermu. Popatrzmy, jak wygląda ligowa tabela. W ligowej tabeli prowadzi, już ma pewne mistrzostwo, Brotherm, który notabene dobił do 100 bramek w lidze, ma 33 punkty. Na drugim miejscu z pewnymi srebrnymi medalami ekipa MK Teamu, która ma punktów 28. Legion ma tylko 3 punkty straty, ale ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań z MK Teamem. I Legioni jest na trzecim miejscu z 25 punktami, a na czwartym miejscu Boanerges z 24 punktami. Te dwie drużyny zawalczą w bezpośrednim spotkaniu o brązowy medal. Na piątym miejscu Iglomen i Rodziny Restauracje, punktów 21, a już relegowani do Dywizji B są gracze Dream Teamu, którzy w tym momencie mają punktów 4. Cały czas o utrzymanie walczą ekipy Dragonów i Enchym, które mają odpowiednio 9 i 8 punktów i wszystko się rozstrzygnie w ostatniej kolejce w korespondencyjnych spotkaniach, które na pewno do łatwych nie będą należały. Rozpoczniemy od spotkania Brotermu z Dragonami, czyli aktualnego mistrza, nowego już mistrza z aptekarzami, którzy bronią się przed spadkiem. I tutaj, szczerze powiedziawszy, no, nie uważam, żeby Dragony miały jakąś taryfę ulgową, bowiem gracze Brotermu walczą o indywidualne trofea i będzie to znakomita sytuacja na podreperowanie indywidualnych kont. Potem o 20:45 w środę już mamy pojedynek Legionu z Boanerges. Fantastycznie zapowiadające się spotkanie, które będziemy transmitować na żywo na kanale naszej ligi. Mecz, którego stawką jest trzecie miejsce w lidze, brązowe medale. Będzie się tutaj na pewno dużo działo, nie mogę się już doczekać tego meczu. Serdecznie zapraszam. Równolegle z tym spotkaniem będzie się toczył mecz MK Teamu z Enchą, który rozstrzygnie ostatecznie, czy to Encha, czy Dragony lecą do Dywizji B. No chyba że Dragony wygrają we wtorek z Brotermem, wtedy będziemy wiedzieli we wtorek, że to Encha spada. A sezon w Dywizja zamknie mecz Dream Teamu z Iglomenem i Rodzinnymi Restauracjami. I klasyfikacje indywidualne na kolejkę przed końcem. W klasyfikacji strzelców mamy bardzo ciekawą sytuację, bowiem prowadzi dwóch graczy Brotermu, którzy niewykluczone, że mogą nawet zostać wspólnie królami strzelców. Mowa tutaj o Danielu Klimie, który ma 32 trafienia, oraz Damianie Świątku, który ma 29 goli. Na trzecim miejscu Maciej Szubartowski z 17 bramkami. Na czwarte miejsce awansował Kamil Klen, który ma bramek 15. Trzech graczy legitymuje się 14 trafieniami. Mowa tutaj o dwóch graczach Legionu, Dimie Nazarowi oraz Ilii Torowie, oraz Konradzie Łęckim z Boanerges. Z kolei Dominik Karaj z MK Teamu ma w tym momencie 12 trafień. W klasyfikacji asystentów wygląda na to, że królem asyst zostanie Ilija Turow, który ma 27 asyst i 6 asyst przewagi nad Mateuszem Kapustą, chociaż tutaj bym nie przekreślał do końca Mateusza Kapusty. Z kolei 20 asyst ma Michał Ścieżka z Iglomenu Rodzinnych Restauracji, 18 asyst ma Dominik Karaś, a potem mamy trzech graczy Brotermu. Mowa tutaj o Szymonie Burkacie i Danielu Klimie, którzy mają po 13 asyst, Damian Świątek ma 12 asyst, a następnie dwóch graczy Boanerges, równocześnie dwóch braci Kluzów, Szymon z 11 asystami oraz Marcin z 10. Na koniec tradycyjnie jeszcze klasyfikacja kanadyjska. Tutaj ponownie prowadzą gracze Brotermu. Daniel Klim 45 punktów kanadyjskich, Damian Świątek 41, ale Ilija Turow ma tych punktów tyle samo, znaczy 41. I ci trzej zawodnicy wyraźnie przewodzą stawce. Potem jest grupa pościgowa składająca się z Dominika Karasia, który ma 30 punktów, Mateusza Kapusty, który ma punktów 29, oraz Michała Ścieżki, który do tej pory zdobył 28 punktów. Jeżeli chodzi o kolejnych graczy, mamy Macieja Szwartowskiego oraz Szymona Burkata z 23 punktami oraz Konrada Łęckiego z 22 punktami. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się za tydzień
widzimy się przede wszystkim na hali, widzimy się za tydzień podczas kolejnych magazynów. Serdecznie zapraszam na transmisję i już niedługo rozpoczniemy zapisy do kolejnej 27. edycji. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć!